Pierwszy bieg traktowałam jako takie przetarcie, zapoznanie się jeszcze z lodem. Wiadomo, pierwszy start to jest jeszcze taki moment, gdzie każdy się tak naprawdę jeszcze zapoznaje z tym lodem. Wiadomo, też na powietrzu się troszkę inaczej startuje. Dlatego to było takie przetarcie właśnie przed tym biegiem, na który się nastawiałam. Myślałam, że się uda, jednak troszeczkę zabrakło, ale jeszcze mamy 3 pełne dni, także na pewno damy z siebie wszystko. Każdy ma tak naprawdę trochę inne warunki, bo tu wiatr zawieje z jednej strony, tu z drugiej strony, jednak po części no, nie możemy tego w żaden sposób przewidzieć, więc staramy się jechać jak najlepiej, jak najniżej, jeżeli wieje wiatr, no ale wiadomo, że na pogodę nie mam żadnego wpływu. Jutro przejadę 1500 metrów, następnego dnia team i ostatniego dnia ma start. Na pewno nastawiamy się na drużynę, to jest myślę, że taki najmocniejszy nasz punkt, ale obydwóch biegów, które zostały mi, tak jakby nie odpuszczam, także cały czas będziemy walczyć.